Tomasz Kuba-Kozłowski, autor cyklu i koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią, odwiedził Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, z prezentacją Majówka nad Świcą, od Bolechowa i Doliny do Wygody i Przełęczy Wyszkowskiej. Podczas spotkania gość opowiedział o urokliwej dolinie rzeki Świce oraz miasteczkach dawnego województwa stanisławowskiego, Bolechowie i Dolinie, obecnie obwód iwano-frankiwski. Dzięki prezentacjom pana Kuby mogliśmy się przenieść w dalekie czasy, jeszcze przed wojną światową, zobaczyć dawną świetność wszystkich tych miejsc. Pan Kozłowski też, powiedzmy tak, swoją prezentacją urzekł nas po raz kolejny tymi miejscami i zachęcił do tego, aby zbliżające się święta majowe spędzić właśnie tam, w pięknych terenach Przełęczy Wyszkowskiej, czy też Doliny Rzek Mizunki czy Świcy. Koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa Kuba Kozłowski opowiedział, że zainteresowanie tematami wschodu zaczęło się od prezentów dla swojej mamy. Najpierw zbierałem pamiątki, materiały, książki dla mojej mamy, bo żadne kwiatki, żadne czekoladki, żadne inne rzeczy jej tak nie cieszyły, jak jakaś pocztówka, jakieś zdjęcie, jakiś obrazek, jakaś książka. A ponieważ sam mam duszę kolekcjonera, więc zacząłem sam zbierać. No a jak zacząłem zbierać, to trzeba było czytać, dowiadywać się. Miłośnik kresów zaznaczył, że kilka pokoleń z jego rodziny mieszkało na tutejszych terenach. Prawie cała moja rodzina pochodzi z Kresów. Mama urodzona we Lwowie, tata urodzony we Lwowie, pradziadek był sekretarzem Senatu Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, jeszcze wcześniej w czasach austriackich. Babka urodzona we Lwowie, siostry babki we Lwowie. Dziadkowie mieszkali przed wojną w Komarnie, w Jaworowie. Stanisławowie, jeden z braci mojego dziadka był dyrektorem banku, inny był gdzieś tam w Stryju. Jak policzyłem, to no, dobre chyba 60 czy 80 osób z rodziny w różnych miejscach tutaj mieszkało, żyło, no bo to kilka pokoleń. Projekt został współfinansowany ze środków Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie. Koresponduje to doskonale z inicjatywą Konsulatu Generalnego RP w Lwowie, we współpracy z Lwowskim Klubem Sportowym Pogoń, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, z którymi od 3 lat jeździmy w góry, pływamy kajakami, nawiązując do tradycji właśnie turystycznych na ziemi lwowskiej, stanisławowskiej, w Karpatach Wschodnich. Już 1 maja rozpoczynamy tegoroczny sezon górski właśnie na Przełęczy Wyszkowskiej, właśnie u źródeł Świcy. Kuba Kozłowski spotkał się z mieszkańcami i gośćmi miasta 11 kwietnia. Wydarzenie zostało organizowane przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie we współpracy z Domem Spotkań z Historią w Warszawie.